dobrze czuję, nie jest źle. Wchodzę pomału, boję się troszeczkę sama schodzić, ale idzie przodu. Idzie przodu, idzie. A o co walczymy kiedyś? Walczymy o nogi. Nóżki. Żeby można było chodzić. Zacząć żyć, funkcjonować. Tworzyliśmy nowy etap w naszym życiu w domu. Wiadomo, że ośrodek, w ośrodku byliśmy półtora roku, z borykami się z chorobą już 2,5 roku, półtora roku byliśmy w ośrodku. Ten dom i tak się zbliżał coraz bliżej, staraliśmy się przygotować dom na powrót Ani, żeby to, co jest wypracowane w ośrodku, żebyśmy tego nie przepaścili, tak? Musimy iść do przodu. Ania potrzebuje rehabilitacji codziennie. Każdy dzień braku rehabilitacji, no to jest, jakby to powiedzieć, krok do tyłu. Dom musi nam pomóc w tym wszystkim pod kątem psychicznym żony. Wiadomo, bo to też i żona miała tam moment taki, jak to nam stwierdzono, depresja sytuacyjna. No i dom musi nam pomóc. Dom, wiosna, dzieci, ogólnie tu, już zmiana, jakby to powiedzieć, otoczenie. Progres jest, nie, Aniśka? Aniule? Jest. Jest? Wsparcie jest potrzebne, wsparcie mamy jeszcze, tak, i jest potrzebne, no. Wiadomo, no. Ośrodek ośrodkiem, no, wiadomo, że też były jakieś tam inne pieniążki, ale dom też nie znaczy, że to będzie, że już jesteś w domu i nie wiadomo co ten. No wiadomo, rehabilitację to wszystko kosztuje, no i musimy, no, działamy, tak. Co mówimy? Zachęcamy? Zachęcamy. Zachęcamy do licytacji. Fajne wasze pomysły, nasze pomysły, coś się dzieje. Bo co? Po co walczymy? O nogi. O nóżki. No i dobrze, no. Zachęcamy, zapraszamy i zobaczycie, jak teraz Ania tam ćwiczy, działa, co się u nas w życiu dzieje. Zapraszamy, zachęcamy i licytujemy. I bądźcie z nami, oczywiście, tam. Bądźcie z nami, a Anka i tak wam sama już dziękuję, a zrobimy tak, że będzie stała i wam sama podziękuję, nie? Pozdrawiamy, trzymajcie się i buziaki, no, całuski.